Wielu pacjentów wymagających porady lekarskiej próbuje stosować się do zaleceń i podejmuje trud telefonicznego zarejestrowania się do lekarza rodzinnego. Niestety bardzo często pacjenci trafiają na prawdziwy mur. Z naszą redakcją skontaktowała się pacjentka, która w ciągu jednego dnia ponad stukrotnie próbowała dodzwonić się do rejestracji w swojej poradni. Bez skutku. Musiałam pojawić się w poradni osobiście, by zapisać się na teleporadę. Przecież to absurd, mówi. Inny pacjent opowiada: Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego rejestracja ma tylko jeden numer telefonu, który stale jest zajęty, a jeśli nie jest, to automat podaje komunikat, że rejestratorki są zajęte i nie mogą odebrać połączenia. W wykazie dostępnych poradni rodzinnych podawanych na stronach białostockiego oddziału NFZ znajduje się 11 suwalskich przychodni rodzinnych. Tylko dwie mają więcej niż jeden numer telefonu do rejestracji. Może więc problem budzący wściekłość u pacjentów tkwi nie w kolejce do lekarza, a w komunikacji z rejestracją.